Był to czysty przypadek, poszliśmy z żoną na pola mokotowskie. No i tam właśnie zobaczyłem jakby budkę Lodolandii z kolejką na 20 osób. Tak właśnie wpadłem na pomysł, że może nie głupio byłoby spróbować samemu tego biznesu. Jest to mój pierwszy biznes, który otworzyłem. Zawsze chciałem mieć lody i fajne było to, że właśnie dostałem jak gdyby gotowca, nie musiałem wielu etapów przechodzić sam, tak? Jak na przykład wyposażanie budki. Więc jeżeli tylko nadarzyła się taka okazja, że ktoś zrobił większość rzeczy za mnie, ja jestem skłonny zapłacić cenę franczyzy za to, żeby po prostu ruszyć z tym biznesem. Lodolandia to koncept należący do spółki Sweet Gallery. Pomysł zrodził się z inicjatywy jednego ze wspólników, którego ojciec od lat prowadził z powodzeniem dwie budki, w których sprzedawał lody świderki. Zainspirowani tym wspólnicy otworzyli własny punkt. Z biznesu bardzo szybko powstała sieć, która przerodziła się we franczyzę. Nasza firma ma już prawie 5 lat. Obecnie mamy około 500 punktów. Dochodzimy do tej cyfry. Jesteśmy największą firmą street foodową w Polsce. Zaczynaliśmy od Lodolandii, później dołączył koncept rok temu kołacz na okrągło, a teraz dodatkowo jeszcze wafla kebab. To jest ciekawe, ponieważ lody świderki, które my sprzedajemy, które potocznie nazywają się marketingowo lodami amerykańskimi, one nie są lodami amerykańskimi. To jest produkt, który wymyślili Polacy. Jakby czym on się różni od innego loda z maszyny, jest on po prostu nienapowietrzonym powietrzem, tak jak lody włoskie, i jest po prostu zmierzony do minus 12 stopni, przez to można go lepiej sformować, zupełnie inaczej smakuje, dłużej się go je, ma zupełnie inną konsystencję i jest rzeczywiście takim hitem. Praktycznie co jeżdżę z towarem, widzę kolejki pod moimi budkami, jest to bardzo zadowalający widok i oczywiście przekłada się to również na pieniądze. Zdecydowana większość franczyzobiorców posiada kilka punktów, nierzadko łącząc pracę na etacie lub działalność gospodarczą z biznesem lodowym. Oparłem biznes na pracownikach. Ja nie mogę pracować, bo pracuję również na etacie i prowadzę ten biznes jak gdyby dodatkowo, jako drugą nogę. Teraz przy tak dużej sieci, jaką posiadam obecnie, mogę zatrudnić menadżera i również ten biznes mi się spina. Tak? Także ja mogę być w Warszawie, a prowadzę ze swobodą biznes na Wielkopolsce. Na takich punktach jest monitoring, są kamery, więc ja bez problemu odpalam sobie aplikację, naprawdę uruchamiam i widzę, co ten pracownik w danej chwili, jak on pracuje. Na tą chwilę prowadzę tutaj punkty z swoim narzeczonym i z bratem. Biznes okazał się tak naprawdę dla takich młodych osób jak my dość prosty. Punktów mamy 8, mamy jeden punkt w Warszawie, 4 punkty na Dolnym Śląsku i od ubiegłego roku zaczęliśmy taki nowy projekt u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech i tam mamy też 2 punkty. Właśnie dzisiaj otwieramy trzeci. Każdy franczyzobiorca otrzymuje od nas kompletnie wyposażony punkt gastronomiczny, taki, który po rozstawieniu w konkretnym miejscu można od razu zacząć handlować. W takiej budce z podstawowych przyrządów to są maszyna do produkcji lodów, granitor, gofrownica, jak również każda budka jest wyposażona w monitoring, wrzutnie pieniędzy, co pozwala franczyzobiorcy zarządzać nawet zdalnie danym punktem gastronomicznym. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. To tutaj mieści się biurowiec, w którym pracują wszystkie działy odpowiadające za obsługę franczyzobiorców, a więc dział szkoleniowy, finansowy czy marketingowy. Tutaj również znajduje się magazyn. Cała dystrybucja wszystkich towarów jest u nas w jednym centralnym magazynie, z którego wszystkie produkty wyjeżdżają do naszych franczyzobiorców. Maksymalnie w ciągu 48 godzin każdy produkt, który zamówi franczyzobiorca na swój punkt, dociera do niego. Obok siedziby firmy umiejscowiony jest parking floty Lodolandii. Ustawionych jest na nim 60 budek, które w każdej chwili mogą zostać przetransportowane do punktu, gdzie swoją działalność chce prowadzić franczyzobiorca. Staramy się cały czas mieć odpowiednią flotę budek, można powiedzieć, na stanie. Natomiast kilka dni nam jest potrzebne do tego, żeby dla każdego franczyzobiorcy taką budkę już tak dopieścić. Niezwykle istotne jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji, w której można prowadzić działalność. Tym zajmuje się dział komercjalizacji. Dajemy naszym franczyzobiorcom gotowe lokalizacje pod centrami handlowymi, galeriami, w miejscach typu parki, deptaki oraz innych atrakcyjnych lokalizacjach, które generują bardzo dużą ilość klientów. Ostatnio otworzyliśmy punkt w warszawskim Zoo. W galeriach handlowych food court skoncentrowany jest na pierwszym lub drugim piętrze,
a nasze punkty obsługują m.in. tak zwanych szybkich klientów, którzy korzystają z operatora spożywczego znajdującego się prawie zawsze na poziomie zero. Sprzedaż lodów to działalność sezonowa, prowadzona od kwietnia do września. Franczyzobiorcy natomiast chcieliby prowadzić swoje budki przez cały rok. W pewnym momencie sieć musiała zmierzyć się z tym wyzwaniem. Szukaliśmy długo jakby produktu, który mógłby być po sezonie wiosenno-letnim na jesień-zimę, tak, no, że powiem, uzupełnieniem. No i padło na Kołacza, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Kołacz na okrągło to węgierski przysmak. Jest to ciasto drożdżowe, wypiekane na miejscu, w punkcie gastronomicznym. Zapach przyciąga oczywiście, tak? Jak robimy, zawsze tu produkujemy kołacze, sprzedajemy, to zapach unosi się zawsze po całym parkingu. Budka kołaczowa wyposażona jest w niezbędny sprzęt do ich produkcji, a więc mikser, piec do wypieku kołaczy. Taki całoroczny biznes można prowadzić w jednym punkcie, ponieważ po sezonie wiosenno-letnim budkę lodową bardzo łatwo przekształcić w budkę kołaczową. Plusem jest to, że pracownik jest u nas zatrudniony jakby cały rok, nie mam tego problemu potem w marcu, że muszę szukać pracowników. Zyskaliśmy na tym taką płynność, że cały rok mamy jakby dochód, oprócz tego, że latem prowadzimy biznes ten lodowy, w zimę też możemy tutaj, mamy te kołacze. Istnieje też możliwość utworzenia strefy chillout, gdzie w jednym miejscu znajdzie się budka z lodami, kołaczami oraz kebabem, zaaranżowanym odpowiednio miejscem, w którym można odpocząć na leżakach pod parasolami. Każdy może ten biznes prowadzić. On jest na tyle prosty, że nie ma tu ograniczenia wiekowego, wykształcenia. To jest dla osób chcących. Biznes prowadzę od 3 sezonów i z każdym sezonem jakby moja sieć staje się coraz silniejsza. Poprzez małe korekty lokalizacji no, osiągam już teraz naprawdę bardzo zadowalające wyniki finansowe, a wiem, że może być jeszcze lepiej.